Adrian, opowiadałeś kiedyś, że na początku swojej działalności musiałeś w pewnym momencie zmienić księgowego, ponieważ ten twój biznes na tyle się rozwinął, że księgowy już nie ogarniał tego poziomu i pomylił tam chyba amortyzację, tak? No nie pomylił amortyzacji, bo jej w ogóle nie zastosował. O, nie zastosował jej w ogóle. Nie. Więc no to była sytuacja taka, że kupiłem jakby na współwłasność z moim kolegą blok, tak, znaczy blok. To był budynek firmowy przeznaczony na biznes, a myśmy to zamienili na mieszkania. I cały jakby, ja nie rozumiałem wtedy tej idei. Pamiętam, że dla mnie to był remont, tak? I często możemy ulegać takiemu złudzeniu, że robimy remont czegoś. A tak naprawdę to wcale nie jest, znaczy w rozumieniu prawa podatkowego to nie jest remont. I tutaj musimy ocenić, czy możemy to zaliczyć do remontu, czy musimy to zaliczyć. Ja pamiętam do czegoś innego. Ja pamiętam pierwsze taki niepokój odczułem w związku z tym, co robię, wtedy, kiedy rozmawiałem z takim moim znajomym, który był po ekonomii i pracował jako dyrektor finansowy w takiej znajomej firmie. I on mówi: a jak to amortyzuje? Jak zakończysz tą inwestycję? Ja mówię: ale co? Jaką inwestycję? O co ci chodzi? No po prostu wliczam w koszty i uważałem, że postępowałem uczciwie i w dobrej wierze wtedy. Wliczam po prostu w koszty te koszty. No i wyszło na to, że w tym roku podatkowym, ponieważ te koszty były wysokie, a myśmy tam kredyt brali na to, w związku z tym jakby więcej wydałem niż zarobiłem. Więc wykazałem chyba stratę w tym roku podatkowym i to był 2006 chyba szósty rok. I wtedy się boleśnie zderzyłem właśnie z pojęciem amortyzacji. Bardzo boleśnie, bo przy kontroli, która wynikła 2 lata później, przyszły panie i zakwestionowały mi moje koszty związane z remontem tego obiektu i wyrzuciły mi to z kosztów około 100 tysięcy złotych w danym roku podatkowym. Na szczęście już potem jakby nie drążyły dalej. A teraz już mogę o tym spokojnie mówić, bo sprawa się przedawniła. Nie drążyły dalej następnych lat, które były tak samo robione. Więc wyrzuciły mi z kosztów 100 tysięcy złotych i musiałem z odsetkami nadpłacić podatek w kwocie chyba około 20 tysięcy. No, na ówczesne czasy i na ówczesne obroty to były duże pieniądze. Ja już kilkakrotnie na ten temat tam gdzieś dotykałem tego tematu. Natomiast wtedy bardzo boleśnie to odczułem, nie tylko finansowo, ale też emocjonalnie. I teraz właśnie, cóż to jest, co to jest za zwierzę, ta amortyzacja i co to jest za zaklęcie? Generalnie rzecz biorąc, jeżeli sprawa dotyczy obiektu jakiegoś budowanego czy remontowanego, czy nawet jeżeli robimy remont we własnym obiekcie, który już użytkujemy, to musimy ocenić, czy odtwarzamy stan poprzedni, czy robimy ulepszenie. Tak najbardziej ogólnie mówiąc, jeżeli odtwarzamy stan poprzedni, który się zużył, czyli odmalowujemy ściany, nie wiem, wymienimy wykładzinę, która była przyklejona, na przykład dywanową. Mamy w biurach taką przemysłową wykładzinę dywanową, taką biurową, która jest powiedzmy odporna na zużycie, ale mimo wszystko się zużyła po kilku latach, albo panele, albo kafelki, bo też potrafią się wytrzeć. Czyli skuwamy, czy zdejmujemy co było i kładziemy dokładnie to samo, to jest remont. I wtedy koszty zaliczamy do remontu, czyli odliczamy w 100%, wpisujemy to w koszty. Ale jeżeli modernizujemy budynek na przykład pod względem energetycznym, czyli ocieplamy go,
jeżeli robimy jakieś ulepszenia, jeżeli wymieniamy, mieliśmy ogrzewanie węglowe, a wymieniamy to na gazowe, czyli robimy nową instalację, montujemy piec gazowy, to się zalicza w podniesienie wartości budynku. I tych wydatków nie wolno nam zaliczyć w koszty, tylko musimy je jakby zakończyć tą inwestycję w formie księgowej i tą kwotę, którą uzyskamy, nie wiem, wydaliśmy 100 tysięcy, tą kwotę musimy podzielić na albo na 120 w pewnych warunkach, albo na 480 miesięcy. W przypadku nowych obiektów to jest 480 miesięcy, czyli 40 lat, a w przypadku obiektów, które już były użytkowane, bądź w przypadku inwestycji w obcy środek trwały, czyli jeżeli wynajmujemy jakiś obiekt i robimy tam inwestycję, uzyskaliśmy zgodę na jakąś inwestycję, która będzie jakby służyła nam przez najbliższe lata, to możemy to rozliczyć w krótszym okresie 10 lat, czyli 120 miesięcy. I teraz dzielimy tą kwotę na przykład przez 120 miesięcy i zaliczamy w koszty tą jedną część miesięcznie. Nie wiem, czy to jest jasne. No dla mnie jest to bardzo jasne. Myślę, że wytłumaczone też bardzo jasno, ale tak, mi wydaje się jasne, chociaż nie jestem księgowym. To dlaczego księgowy o tym nie wiedział? Księgowy, ja nie wiem, czy on nie wiedział. Myślę, że to była kwestia bardziej jego nonszalancji i niedbalstwa. Bo on mnie nawet nie zapytał, bo księgowy jest od tego, tutaj właśnie, żeby zadać kilka pytań. Co to jest, po co to, czy to już było, tak? Czy wymieniam okna? I teraz tu znowu jest pole do dyskusji, bo to nie jest tak, że wszystko jest takie proste i jednoznaczne. Czy wymiana okien to jest odtworzenie stanu poprzedniego, czy raczej ulepszenie? No bo jeżeli okna były drewniane i wiało, a teraz zakładam okna nowoczesne, plastikowe czy szybowe z jakimś tam super współczynnikiem przenikalności cieplnej, jak mam to zakwalifikować? No i tutaj są różne szkoły. Jedni mówią remont, tylko wtedy narażają się na to, że jeżeli przyjdzie kontrola, no to kontrolerzy będą chcieli mu to zdyskwalifikować, tak? Czyli przerzucić mu to z kosztów do amortyzacji, zakwestionują mu te koszty, krótko mówiąc. Więc wtedy on musi, jakby przygotowując się zawczasu, trzeba sobie przygotować argumentację. Oczywiście urząd może tej argumentacji nie przyjąć i narzucić swoją. Więc ja zawsze oceniam takie ryzyko, czy, no bo prosta sprawa jest, jeżeli kupujemy jakiś tam środek trwały do firmy i teraz tak, jeżeli to jest środek trwały i mamy wartość bodajże teraz, tu mogę przestrzelić, ale chyba do 4000 zł netto, no to mamy prawo wpisać to w całości w koszty i to pozostaje środkiem trwałym, czyli może to być, nie wiem, drukarka, komputer już w tej chwili, laptop można kupić w takich cenach i to jest jakby wpisane w ewidencję środków trwałych, natomiast amortyzacja jest jednorazowa, czyli praktycznie rzecz biorąc nie różni się to niczym od wpisania w koszty takiego prostego. Natomiast jeżeli już ta rzecz, na przykład samochód, który kupujemy za gotówkę albo na kredyt, dotyczy to leasingu, jeżeli kupujemy za gotówkę albo na kredyt do firmy samochód, to wtedy on jest amortyzowany, jeżeli się nie mylę, na 4 lata. Więc co miesiąc możemy sobie odliczyć 4 razy 12, 1,48 kosztu netto i wpisać koszty. I teraz to się wszystko sumuje. Jak ja mówiliśmy też w którejś z rozmów, jeżeli się nie mylę, tak, rachunek zysków i strat omawialiśmy, nie? I w tym rachunku zysków i strat mam taką pozycję amortyzacja. I tam księgowa mi co miesiąc pisze, jaką kwotę w tym miesiącu zaliczyła w poczet amortyzacji. I to jest o tyle ciekawe, że ja wiem, że teraz niektórym ludziom mogę namieszać w głowie,
ale tak, amortyzacja to jest taki dziwny twór, który Urząd Skarbowy traktuje jako koszt, a bank jako zysk, jako dochód. Czyli bank, oceniając moją zdolność kredytową, weźmie pod uwagę amortyzację jako dochód, bo de facto to jest dochód. To jest dochód, z którego nie płacę podatku, ponieważ to jest tak skonstruowane, że to ma mi zrekompensować zakup tego środka trwałego. I w swojej idei ta amortyzacja ma zarobić na nowy środek trwały wtedy, kiedy ten stary się zamortyzuje, czyli jakby cała jego wartość już zostanie wpisana w koszty po tych iluś latach, 4 na przykład, albo 10, i w tym momencie w teorii ten dochód powinien mi wystarczyć na to, żeby albo wyremontować znowu ten środek trwały, albo zakupić nowy w to miejsce tego zużytego, zamortyzowanego. Czyli to jest to, co twój znajomy, co się wtedy tak zaniepokoiło, użył słowa inwestycja. Tak, inwestycja. Zamykam inwestycje i amortyzuję. Takich słów użył. Zamykam inwestycje i amortyzuję. I dla mnie to była czarna magia wtedy. I dopiero musiałem się boleśnie przekonać na własnej skórze, co to znaczy, i od tego czasu już pamiętam. I dlatego, i też jak oceniam sobie moje zyski i straty, to do zysku zawsze dodaję amortyzację. I w jakichś takich skrajnych sytuacjach może się okazać, że amortyzacja jest na tyle duża. Kiedyś pamiętam, rozmawiałem z takim człowiekiem, który świeżo wystawił, tam wyremontował obiekt na restaurację, już lata temu. I nie wykazywał dochodów. Nie wykazywał dochodów, no bo mówi, mam 70 tysięcy amortyzacji miesięcznie na tym obiekcie. Ogromne jakby nakłady inwestycyjne poniósł i ma taką amortyzację. I teraz przyszedł w pewnym momencie po kilku miesiącach, bo on wykazywał zerowy zysk albo stratę cały czas. No bo to, co zarabiał, zjadała mu teoretycznie ta amortyzacja. Więc on faktycznie zarabiał pieniądze, ale nie płacił podatków. No i Urząd Skarbowy zaniepokoił się i przyszedł, mówię, co to u pana się dzieje, że tak pan cienko wszędzie i tak przyszli z zatroskaniem się do pytania. No to z czego pan żyje, skoro pan na zero wychodzi? Już od kilku miesięcy, czy tam od kilkunastu miesięcy pan, z czego pan żyje? A on wtedy ze stoickim spokojem odpowiedział, z amortyzacji. I miał to czarno na białym, czyli on wiele miesięcy nie płacił podatku dochodowego, mówimy teraz o dochodowym podatku, nie o VAT-ie, żeby nie mylić pojęć, ponieważ amortyzacja pokrywała mu, te odpisy amortyzacyjne pokrywały mu jakby cały jego dochód, który by uzyskiwał. I dopiero po jakimś czasie, ja nie wiem czy w ogóle, ale bo potem sprzedał tą restaurację, więc jakby ta sytuacja się zmieniła. Natomiast jakiś czas na pewno żył właśnie z tych pieniędzy jakby brutto, bez opodatkowania. No i tutaj warto o tym pamiętać, to tak jak z marżą i narzutem, żeby znać to pojęcie, bo może się okazać, że będziemy zaniepokojeni, że nie mamy zysku, a tak naprawdę ten zysk jest ukryty w tej kieszeni, która się nazywa amortyzacja. Bo ktoś może właśnie mieć kilkadziesiąt tysięcy, no w moim przypadku też tak jest, że mam kilkadziesiąt tysięcy teraz amortyzacji, bo kilka lat temu zainwestowałem w ogromny obiekt, na mojej skali ogromny obiekt, który został zakupiony i wyremontowany. No i teraz mam z tego tytułu spore odpisy amortyzacyjne i jeszcze przez wiele lat te odpisy amortyzacyjne będę miał. Natomiast nie wolno tego pomylić. No i tutaj są jakby pewne możliwości się też kształtują w tym, bo czasami warto zainwestować i robić i potem po kawałku ten tort zjadać, niż zapłacić duże podatki. No więc przede wszystkim trzeba inwestować wtedy, kiedy to jest potrzebne. Natomiast trzeba mieć świadomość,
że to też przynosi jakieś tam profity. Oczywiście każdy z nas wolałby, nie wiem, inwestując kilkaset tysięcy złotych, na przykład w mieszkanie na wynajem, każdy chciałby mieć to w kosztach od razu. Natomiast no, państwo tutaj nie jest takie dobre i przyjazne, żeby nam pozwoliło, zresztą nie wiem, czy gdziekolwiek, a myślę, że na świecie są takie państwa, które pozwalają zaliczać te wydatki od razu w koszty. Państwo pozwala u nas niewielką kwotę tylko odliczyć miesięcznie tych wydatków, czyli mówi tak, opodatkuj pieniądze, które zarobiłeś, albo weź kredyt. I dlatego w tym wypadku warto wziąć kredyt na taką dużą inwestycję, bo no szkoda wydawać swoich pieniędzy, a czasami może być tak, że nie masz tych pieniędzy, weźmiesz kredyt, czyli użyjesz nie swoich pieniędzy, natomiast możesz to rozliczać. I często te odpisy amortyzacyjne są większe niż, może tak się zdarzyć, że one będą wyższe niż rata kredytu. I to się będzie bilansować. Pytanie jakieś ci się nasuwają? Czegoś nie rozumiesz? No, tłumaczysz to jasno, natomiast tutaj tak też myślę, że warto tutaj, żeby też uwzględnić rolę, ponieważ to jest, ty mówisz o ogólnych zasadach, natomiast wiemy, że przepisy, szczególnie w naszym kraju, bardzo często się zmieniają. I teraz z kim należy to konsultować? Doradca podatkowy, a w drugiej kolejności księgowy, czyli inaczej, księgowy będzie znał rzeczy, które jakby są już rutyną, tak? A doradca podatkowy bardziej to, co weszło dopiero niedawno na przykład, albo będzie się mógł wypowiedzieć na temat ewentualnych jakichś interpretacji. Bo na przykład tutaj są możliwości, jeżeli są, często warto się zastanowić, czy w ramach jakichś tam, no, jeżeli masz takie możliwości, że prowadzisz kilka firm, czy nie warto kupić nieruchomości na przykład na jedną firmę, a potem wynająć drugiej firmie, czy wybudować nieruchomość jedną firmą, czy rozpocząć budowę, a potem druga firma niech to wykończy, bo wtedy masz inwestycje w obcy środek trwały i wskakujesz z 40 lat na 10 zgodnie z prawem. W związku z tym jakby przyspiesza ta amortyzacja czterokrotnie, więc czterokrotnie więcej możesz w ciągu roku zamortyzować niż gdybyś to robił taką prostą inwestycję na zasadzie kupuję na siebie i wprowadzam do swojej firmy i remontuję swoimi środkami, nie kredytując się, no to jest trochę tak średnio inteligentne. Więc lepiej się skredytować i czasami nawet powołać do życia inny podmiot, który to będzie remontował, czy doprowadzał do stanu używalności, czy prowadził tą inwestycję, no bo wtedy jest możliwość wykorzystania, skorzystania z tej krótszej, z tych krótszych okresów inwestycyjnych. No ale tutaj zahaczamy już o takie nielubiane sfery i tutaj nie chciałbym na ten temat się zbytnio rozwodzić. Nielubiane przez państwo nasze i przez naszego fiskusa. Okej, ale dzięki. Myślę, że to było bardzo ciekawe pokazanie tych zasad, tego kierunku myślenia i to daje dużo większe możliwości niż często ludzie widzą, bo myślę, że wielu z nas, przedsiębiorców, jak idziemy i coś robimy, to robimy już takim utartym schematem albo tym, co nam księgowy podpowie, bo on tylko to kojarzy. A tutaj się okazuje, że można z różnych stron na to popatrzeć. Oczywiście trzeba to skonsultować z ludźmi, którzy się znają. Dokładnie tak. Mhm. Dokładnie tak. Nawet biorąc pod uwagę takie prosta rzecz, jeżeli kupisz na swoje nazwisko, mieszkanie i nie wprowadzisz tego do firmy, tylko wyremontujesz na swój koszt i będziesz wynajmował w takim wynajmie prostym i tam jest wtedy ryczałt 8 chyba i 0,5%, tak? Tak. Jakoś tak. No to płacisz niby 8,5% podatku dochodowego od tego, co wynajmiesz, ale warto to przeliczyć, czy nie opłaca się wprowadzić tego lokalu do firmy, wyremontować go za firmowe pieniądze przed opodatkowaniem, i część zaliczyć w remont, a część w inwestycje
i amortyzować ten lokal już, bo to jest możliwe, kupić na siebie, czyli jako osoba prywatna, ale wprowadzić do swojej działalności. Nie musisz mieć tego lokalu jakby kupione na firmę, tylko możesz go wprowadzić i amortyzować tak samo, jakbyś to kupił na firmę. I wtedy wszystkie koszty związane z tym lokalem, płacisz niby 19% podatku, czy tam 18, czy 17, jak teraz jest, to zależy, czy jesteś na skali, czy liniowym, ale trzeba przeliczyć, czy to, co możemy odliczyć właśnie z tytułu odpisów amortyzacyjnych i z tytułu remontów, czy nam nie da lepszego wyniku niż te 8,5% opodatkowania w takim prostym wynajmie poza działalnością gospodarczą. No właśnie, i te cyfry mogą tak mylić, 8,5, 18 czy tam 17 w tej chwili, a kiedy się to przeliczy, to może się okazać, że to wygląda zupełnie inaczej. Także warto od różnych stron na to popatrzeć. Dokładnie tak. Dobra, dzięki Adrian za podzielenie się i dzięki wszystkim za wysłuchanie. Dziękuję.